Dzień dobry, przyjaciele. Ja chciałam wam powiedzieć świadectwo. Powiem wam tak. Od jakiegoś czasu, już od dłuższego czasu usługuję ludziom spoza naszego zboru. Ci ludzie kontaktują się ze mną. Albo byli w Kościele Mocy, albo po prostu gdzieś tam słuchają naszych nauczań, ale są w innych miejscach. I powiem wam, zapytałam Boga, bo generalnie zaczęłam pytać, mówię: Boga, Boże, pokaż mi, co dalej, co ja, jakie następne kroki mam wykonywać, i zaczęłam się o to modlić. I wiecie, właśnie zaczęli się pojawiać ci ludzie. I chcę wam powiedzieć w ogóle, bo zadałam Bogu pytanie: Boże, czy jestem w ogóle gotowa, żeby usługiwać tym ludziom? Nie jestem duszpasterzem, nie jestem liderem, jestem ewangelistą. I wiecie, zaczęłam umniejszać to, co mam w ogóle. I Bóg do mnie powiedział tak: twoje świadectwo w ogóle bycia tutaj w tej społeczności jest dla nich żywym dowodem na to, że po prostu jesteś w prawdzie. I wiecie, ja zaczęłam się spotykać z tymi ludźmi po prostu i modlić się regularnie o tych ludzi. Oni wręcz sami prosili o modlitwę. I powiem wam takie po prostu owoce prowadzenia w ogóle Bożego przez tych ludzi. Jedna osoba w ogóle jest z innego miasta i generalnie ona miała pragnienie, żeby się przeprowadzić do Warszawy i żeby być po prostu tutaj w społeczności. Ja się o to pomodliłam. I słuchajcie, znalazł się dla niej dom w bardzo krótkim czasie, na przełomie 2 tygodni, i ta osoba będzie z nami za jakiś czas po prostu już na stałe. To jest jedno świadectwo. Drugie świadectwo właśnie jest takie, że też usługuję jakiejś tam osobie, która szuka Boga z całego serca, po prostu jest zapalona ogniem, ale jest w religii. I Bóg pokazał mi takie szpony w ogóle w duchu, powbijane w ludzi w narodzonych z Bożego Ducha, po prostu, które ich trzymają, żeby tylko nie byli skuteczni w Królestwie Bożym, żeby tylko byli właśnie w religijnym kompromisie, bo jak są w religii, to oni nie mogą być skuteczni. I wiecie, ja usługuję tym ludziom i generalnie ci ludzie zostają uwalniani od religii i z miejsca wolności w ogóle podejmują decyzję, co dalej. To jest takie jedno pierwsze świadectwo. Bóg do mnie też powiedział, słuchajcie, że Bóg wzywa swoje dzieci w ogóle. Bóg wzywa swoje dzieci w ogóle w jedno, nas zbiera. I powiedział to mnie tak, podczas uwielbienia. Wiele moich dzieci odpłynęło bardzo daleko. Było wiele lat narodzonych z Bożego Ducha, ale poszło do świata, poszło w grzech. Ja ich dzisiaj z powrotem przyprowadzam do miejsca prawdy. I ja mówię: okej. I Bóg do mnie powiedział: bo twoje imię to jest prawda. I ja przez ciebie działam wśród tych ludzi. Także oddaję Jezusowi chwałę. I pokutuję z tego, że umniejszałam to, co wzięłam tutaj, właśnie w nauczaniu apostolskim. Bo chcę wam powiedzieć, że ja wzrosłam. Tak, i jestem w takim miejscu tylko dlatego, że poddałam się pod autorytet. Bo byłam wcześniej buntownikiem i nie chciałam zaakceptować autorytetu w swoim życiu. Dlatego różne rzeczy się w moim życiu działy. Powiem wam jeszcze jedno takie fajne świadectwo. My usługujemy z Magdą i Mariuszem Jodłowskim. Głosimy Ewangelię na rynku w Żyrardowie. Głosimy już ją gdzieś, Mariusz, od roku? Z pół roku? Aha, okej, okay, bo już no, w różnych miejscach gdzieś tam głoszę. No, z pół roku głosimy Ewangelię. I wiecie, na początku to ludzie nas obrzucali po prostu wyzwiskami i różne rzeczy się działy na tym rynku. Nawet z pięściami do mnie mężczyzna skoczył. I nic się nie zadziało oczywiście, bo jestem pod ochroną, ale była taka sytuacja. I powiem wam, że my od jakiegoś czasu też tam robimy zakupy. Modlimy się o tych ludzi, śpiewamy tam, jak już kończymy i tak dalej. I zobaczyliśmy realnie, jak miękną serca tych ludzi. Jak oni widzą nas, jak oni po prostu się cieszą. I my im o tym mówimy. Jak idziemy na ten rynek, mówimy: fajnie, że w ogóle jesteście. W ogóle super, niech wam się szczęści, sprzedawajcie to. W ogóle niech wam się błogosławi. I tak, wiecie, zaczynamy budować w ogóle relacje z tymi ludźmi. I ostatnio, właśnie teraz w tą sobotę, wiecie, naprzeciwko nas pan sprzedaje ogórki. Od jakichś paru tygodni on zaczął nam dawać te ogórki. Kiszone, teraz mało solne. I wczoraj po prostu z Mariuszem tak spojrzeliśmy, że miał
coś miał z ręką i podeszliśmy do niego i zaczęliśmy rozmawiać. Wiecie, on stoi na tym rynku kupę lat i ci wszyscy sprzedający, wiadomo jak jest na rynkach, różne rzeczy tam są uwalniane i słowa. Podeszliśmy i zapytaliśmy się go, czy możemy się pomodlić. I ten mężczyzna się zgodził i Mariusz się go zapytał, czy chcesz się dzisiaj pojednać z Jezusem. I on powiedział, że tak. I wiecie, on na tym rynku przy tych wszystkich kupujących, którzy go znają, pojednał się z Jezusem i narodził się na nowo. I wiecie, to jest niesamowite w ogóle głosić Ewangelię, bo bardzo dużo rzeczy się teraz dzieje. Słuchajcie, ja od jakiegoś czasu mam takie przynaglenie w ogóle w duchu, żeby brać ten swój mikrofonik, tę swoją kolumnę, chodzić, głosić Ewangelię po pociągach, w ogóle jeździć do miasta. Mam takie poruszenie po prostu, że ty jesteś silniejszy ode mnie. Ja muszę iść po prostu, ja muszę pojechać do centrum. Ja wiem, że tam mam być. I ostatnio, wiecie, była taka też sytuacja, że właśnie miałam malować obraz. Bo ja teraz żyję przez wiarę, tak? Sprzedaję te obrazy i tak dalej. Ale Duch Święty powiedział, nie, pojedziesz do centrum. W ogóle ubierzesz się w białą suknię ślubną i będziesz prorokować do moich dzieci. I ja oczywiście powiedziałam, dobrze, Duchu Święty, ty płacisz za tą suknię. I pojechałam w ogóle w tej białej sukni ślubnej i głosiłam Ewangelię. I powiem wam, owoce są niesamowite, bo ludzie rodzą się, słuchajcie, nawet pod tunelem. Kobieta do mnie ostatnio podbiegła i powiedziała, słuchaj. I tak stanęła, jak ja ciebie słuchałam. To dotknęło mojego serca. Ja jestem w takim miejscu życia, a ty mi wyrosłaś po prostu tutaj w centrum miasta. Stanęła mi, mnie zatkało. I ja po prostu z Klaudią mówię, słuchaj, chcesz oddać życie Jezusowi? A ona mówi, ale gdzie tutaj? A ja mówię, tak, tutaj. I słuchajcie, my pomodliliśmy się z nią. Ja tylko nie zdążyłam jeszcze położyć na nią rękę i ona już po prostu zaczęła padać. My jej nie mogłyśmy utrzymać tam. Ludzie, wiecie, zaczęli patrzeć, czy my jakieś jesteśmy złodziejki, czy jej nie chcemy okraść. A ona po prostu mówi, wow. Mówi, w ogóle to się już nigdy więcej nie powtórzy. Coś we mnie wstąpiło. Słuchajcie, realnie pod tym tunelem narodziła się na nowo. I wiecie, ja wam powiem tak. Ja już spokutowałam, ja nie szukam swego. Ja powiedziałam, Boże, bo ja cały czas mi głowa pracowała, tu zarobić, tu opłaty, tu coś tam. Mówię, zostawiam to. Boże, umieram w ogóle dla siebie samej. Ja mówię, idę i głoszę tę Ewangelię i powiem wam, wszystko jest mi dodane. Po prostu wszystko, niczego mi nie brakuje, mam wszystko. Amen.